Funkhaus. Funkhouse. Europa. Polski magazyn radiowy. Dobry wieczór w czwarty piątek miesiąca sierpnia przy mikrofonie Dorota Danielewiczkerski. Zapraszam dziś na spotkanie z Krzysztofem Niewrzędą, autorem wielu powieści i tomów poetyckich. Zamieszkamy w Berlinie. Dobry wieczór, Krzysztofie. Dobry wieczór. Twoja nowa książka, o której będziemy dzisiaj rozmawiać w magazynie literackim, nazywa się Second Life. Angielski tytuł w literaturze polskiej. Dlaczego? Drugie życie wydawało mi się tytułem pretensjonalnym. Second Life to tak naprawdę popularna zabawa internetowa. Tytuł najpewniej nieprzypadkowy, ale ciężko mi go zinterpretować, szczerze powiedziawszy. Sięgasz po bardzo współczesną metaforę, a w książce po obrazy mityczne, prawie jak z głębokiej podświadomości, takiej kolektywnej podświadomości, wypływające. Czy metafora Second Life to sen na przykład? Powieść, jej akcja, lub właściwie brak akcji, przypomina nocne wędrówki duszy. No tak, oczywiście, odwołanie do, do samej nazwy gry internetowej nie jest czymś, co można byłoby przełożyć w stosunku 1 do 1. Chodziło mi generalnie rzecz biorąc o samą nazwę, tak? czyli o nieużywanie określenia drugie życie, jak już wspomniałem. Jednakże no, oczywiście idzie o to drugie życie i, i tak jak e, gra służy w wielu przypadkach ludziom do e, przełamywania pewnego rodzaju kompleksów, do e, stwarzania jakiejś nowej tożsamości, którą wykorzystują po to, aby w jakiś sposób uleczyć e, swoje dusze e, w świecie realnym żeby podbudować się w jakiś sposób, bo tego typu fenomeny mają miejsce. Różnego rodzaju badania socjologiczne potwierdzają, że w dużej mierze Second Life, gra internetowa, służy właśnie czemuś takiemu, jest swoistą terapią dla ogromnej ilości użytkowników tejże gry. Stało się to dla mnie pewnego rodzaju podpowiedzią do tego, aby wykorzystać tenże właśnie tytuł, Ponieważ moja powieść poetycka generalnie rzecz biorąc dotyka podobnych sfer, czyli chęci zrozumienia jak gdyby takiej, a nie innej roli właściwie, jaką się odgrywa w życiu tym tak zwanym pierwszym, poprzez zrozumienie mechanizmów, jakie oddziałowują na ludzi w tym życiu drugim, czyli w życiu podświadomym. Tekst ten jest, jak słyszeliśmy, niezwykłym eksperymentem językowym. Użyłeś sformułowania powieść poetycka. Oczywiście jest to powieść poetycka, ale tak właściwie to jest już prawie poemat, ale napisany nie jako poemat, tylko w formie prozy. Znajdujemy wewnętrzne rymy, prawda? Ten, ta, ta proza jest bardzo rytmiczna. Dlaczego nie zdecydowałeś się od razu konsekwentnie na formę poematu? Powieść poetycka, generalnie rzecz biorąc, była od samego początku gatunkiem synkretycznym, takim, w którym pojawiały się, generalnie rzecz biorąc, wszelkie możliwe formy narracji. Nieco odstąpiłem od tego, nie chciałem w sposób jednoznaczny naśladować takiej formy, która ukształtowała się w romantyzmie, ale chciałem do niej nawiązywać. Poza tym wydawało mi się również, że proza rymowana. Daje jak gdyby większą możliwość pokazania pewnego rodzaju ironii, która była mi potrzebna przy pisaniu tej książki, a również dająca pewnego rodzaju dynamikę. Co jednak jest jeszcze ważne, to również i to, że przy prozie rymowanej, aczkolwiek w tekście pojawiają się również przecież całe akapity y, poetyckie sensu stricto, tak, prawda? Tak, oczywiście, tak, o tym będziemy mówić za chwilę. Typowe również, tak. wiersze, prawda? Masz tam cytaty, wiersze innych autorów, masz własne wiersze, tak. Jednakże w większości jest to pisane prozą rymowaną, rytmi rytmizowaną. Mm -hmm. I ona umożliwiła mi również e, takie nienarażające na zbyt duże skontrastowanie przejście w fragmenty, które są pisane prozą nierymowaną. Czyli nie ma jak gdyby takiego odcinania wyrazistego. Ta narracja jest w jakiś sposób płynna, co zresztą mm -hmm. po raz pierwszy pojawiło się w którejkolwiek z moich powieści, bo zazwyczaj było to opisane w taki sposób, iż były powieści dzielone na konkretne rozdziały, które stanowiły wręcz całostki pewnego rodzaju opowiadania tutaj tak. zależało mi na tym, żeby ta ciągłość była bardziej wyrazista. Tak jest, jest to absolutnie jakby nowa twoja praca pod tym względem, że zachowujesz ciągłość narracji. To, co mi przyświecało, to przede wszystkim chęć napisania baśni, jednocześnie powieści poetyckiej. E, i tak jak wspomniałem, E, możliwość skorzystania z tego, co na co powieść poetycka pozwala. To, je, to było po prostu w jakiś sposób e, e, tożsame z moim wyobrażeniem baśni, którą ewentualnie mógłbym na napisać. Mm -hmm. e, baśń, czerpałeś twoje archetypy, pomysły, inspiracje. W sumie z mitologii całego świata miałam, miałam wrażenie, prawda? Co było Twoją lekturą podczas pisania Second Life? Oj, no właściwie, Wszystko. chyba łatwiej byłoby odpowiedzieć na pytanie, co nie było lekturą. Generalnie rzecz biorąc, najistotniejszą rzeczą w pisaniu tej książki było koncentrowanie się na tym, iż wszel wszel wszelkie mity są odzwierciedleniami, odwzorowaniami archetypów, albo przynajmniej powstają. Na takiej zasadzie, iż w jakikolwiek sposób owe archetypy próbują ukazać, są pewnego rodzaju opowieściami o zbiorowych kompleksach. Tak? I no nie będę ukrywał, że w dużej mierze oczywiście mitologia egipska odegrała tutaj jedną z istotniejszych ról, ale jest to związane przede wszystkim z dziełem Junga, który w pewien sposób wyrazisty odwołuje się do mitologii hmm, zajmował egipskiej Zajmował się również archetypami bardzo intensywnie. Tak. Mhm. A ponieważ Owa Baśń, czyli Second Life jest baśnią dotyczącą ludzkiej podświadomości, do baśnią o próbie wyzwolenia się spod wpływu archetypów i kompleksów no to trudno, jak gdyby nie, byłoby nie sięgać do, do psychologii głębi, do Junga i do tych tropów, które on w jakiś sposób już wyznaczył. Mhm. Przez książkę przewija się Przątka. Jaki archetyp bogini inspirował cię do stworzenia tej postaci? No jest to oczywiście Izyda, Izyda. Mhm. E, która jest e, jednocześnie animą, mhm. a więc jedną, jednym z najistotniejszych archetypów, prawda? Takim, który ma ogromny wpływ na zachowania męskie, aczkolwiek w jakiejś mierze oczywiście pojawia się tam również jej odbicie, czyli animus, aby nie było to tylko i wyłącznie powieścią o mężczyznach. Pomiędzy wierszami w Second Life odnaleźć można wielokrotnie aluzję do teorii fizyki kwantowej. W jaki sposób natchnęły teorie teorię współczesnych fizyków? No, tu jak gdyby jest kolejne wytłumaczenie tego, dlaczego taki, a nie inny tytuł ma ta powieść, bo to, z czym my mamy na co dzień do czynienia, ma się nijak tak naprawdę do tego, w jaki sposób ludzie zajmujący się mechaniką kwantową tłumaczą nam rzeczywistość. W sumie... Tak naprawdę nie ma rzeczywistości, prawda? Niestety. Właśnie. Nie ma nas tutaj, nie ma mikrofonów, nie ma tych komputerów, przed którymi siedzimy. Wszystko sobie wyobrażamy. Wszystko zależy od tego, gdzie jest obserwator i czy on tak. istnieje. Tak. No i wychodząc jak gdyby od tego, zdałem sobie sprawę, że w sposób bardzo kompatybilny współgra mechanika kwantowa również z tym, w jaki sposób możemy. Odbierać e, rzeczywistość poprzez pryzmat doświadczeń e, rozgrywających się na terytorium naszej podświadomości. Czyli to, co jest nam nie, dla nas niewidoczne, może odgrywać o wiele większą rolę niż to, e, co uważamy za pewnik. E, w związku z tym, e, naturalną rzeczą wydawało mi się m, wskazanie pewnego rodzaju tropów e, świadczących o tym, że. M, Również i ta dziedzina e, nauki w tym przypadku e, odegrała dosyć istotną rolę i miała pewien wpływ. Można by o tym oczywiście mówić w sposób nieograniczony, ale nie czuję się też oczywiście w żaden sposób ekspertem w tych tematach. Natomiast bardzo istotne dla mnie było wrażenie, jakie wywołują we mnie, zarówno lektury, dotyczące tych spraw, jak i wywiady z naukowcami zajmującymi się tymi, tymi kwestiami. I co ciekawe, w większości przypadków są to ludzie, którzy zaczynają być bardzo głęboko wierzącymi ludźmi. Nie chcę w, w ten sposób oczywiście powiedzieć, że ma to w związek z wyznawaniem jakiejś religii. Natomiast chodzi o to, że ludzie ci doszukują się istnienia absolutu w sposób, no wręcz zdeterminowany. Może są oni bardziej spirytualni niż, niż wierzący, prawda? To znaczy... No tak, no można tak, byłoby tak, to tak określić tak. z pewnością. Ale legendy, prawda, powstały na temat spotkań Stephena Hawkinga z papieżem i ludzie cały czas zajmujący się oczywiście tymi tematami zastanawiają się, dlaczego tak długo i o czym te dwie osoby, osobowości z sobą rozmawiały. Sporo jest w Twojej książce wizji Apokalipsy, cytujesz odpowiednie miejsca z Biblii, jednak jest to przede wszystkim Apokalipsa Słowa. W tej książce wielokrotnie pojawia się taki motyw pewnego zniszczenia, unicestwienia, praktycznie rzecz biorąc, wszelkiego wyobrażenia na temat rzeczywistości, czy rzeczywistości samej w sobie. Tak. I logiki rzeczywistości miałem wrażenie. Tak, oczywiście. Jest to, jest to związane również z pewnego rodzaju logiką marzenia sennego, prawda? Które z naszego punktu widzenia bardzo często pozbawione jest logiki. Ale owa apokalipsa przejawia się po części w sposób jakby ewidentny w tych momentach, w których. Cytuję fragmenty z Apokalipsy Świętego Jana, i później w tej estetyce pisze o współczesnej apokalipsie, która mogłaby mieć miejsce, ponieważ jej przejawy właściwie spotyka się już na porządku dziennym. Wystarczy włączyć telewizor, żeby dowiedzieć się o kolejnej tragedii: o trzęsieniach ziemi, o zagrożeniu pandemiami. O zagrożeniu zbrojeniami, i tak, dalej, i tak dalej, więc właściwie można powiedzieć, że codzienność podpowiada nam, że taka apokalipsa musi nastąpić, z czego też skorzystałem, pokazując, jak to wszystko jest ulotne i jak łatwo może być zniszczone. Nie chciałem się jednak na tym koncentrować, ponieważ wielokrotnie pokazuje, że możliwe jest odrodzenie.